Konferencja jest poświęcona temu, jak powinien wyglądać polski przemysł obronny, jak go rozbudować, ale też szerzej, czym powinniśmy bronić Polski, jak się zachowywać w sytuacji obecnych i narastających zagrożeń wokół naszego kraju, wokół Europy. Mamy nadzieję, że w potoku rzeczy nieistotnych, które w tej chwili zalewają życie publiczne, być może służą PR-owi i budowaniu pozycji politycznej polityków, uda nam się wprowadzić jeden element, w tej chwili naszym zdaniem najistotniejszy, czyli obrona Polski i rozwój potencjału obronnego Polski. Stworzenie COP-u XXI wieku. Taką ideę ogłosiliśmy w obecnym tygodniku Gazeta Polska, tutaj piórem pana Stanisława Wojtery, ale jak wiemy, idea ma prawie 100 lat i towarzyszy myśli polskiej, od kiedy odrodziła się II Rzeczpospolita. Dzisiejszymi gośćmi konferencji są pan poseł Michał Jach, pan poseł Jarosław Gowin, pan Krzysztof Krystowski, dyrektor zarządzający PZL Świdnik, pan Tomasz Szatkowski, prezes Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. Za chwilę do nas dojedzie Antoni Macierewicz, dosłownie potwierdzał, że za kilka minut do nas dojdzie i też weźmie udział w tej dyskusji. Uwaga techniczna, o godzinie 12 na posłę pana posła Gowina i pana posła Jacha robimy krótką przerwę na kawę, krótką, powiedzmy półgodzinną przerwę na kawę i w tej przerwie panowie posłowie chcą przeczytać oświadczenie, ponieważ oświadczenie nie było planowane jako element naszej konferencji, w związku z tym zostawimy na pół godziny państwa i salę i powiedzą, co będą chcieli państwu powiedzieć. A teraz wracamy do naszej dyskusji. Debatę poprowadzi Igor Szczęsnowicz, szef działu zagranicznego Gazety Polskiej Codziennie, no i prywatnie znawca militariów i przemysłu obronnego. Bardzo proszę Igora o poprowadzenie debaty. Dzień dobry państwu i bardzo miło, że państwo tak licznie przybyli na naszą debatę. Właśnie, polski przemysł obronny w tej chwili jest planowane w ciągu najbliższych kilku lat wydanie 130 miliardów złotych, tak przynajmniej się planuje, na przemysł obronny, na polską armię. Chcielibyśmy porozmawiać, w jaki sposób je wydawać, w jaki sposób zbroić polską armię, czym powinna być polska armia docelowo i jak szybko da się to zrobić, jak szybko da się zmodernizować polską armię. Bardzo, bardzo proszę, może pan poseł Jach, parę słów na temat tego, jakby pan widział organizację uzbrojenia polskiej armii w najbliższych latach, biorąc pod uwagę właśnie środki, które mają do niej dopłynąć. Dziękuję. Pozwólcie państwo, że na siedząco, ponieważ mam tutaj parę danych, będę się pewnie trochę posiłkował tą kartką, którą sobie tymi danymi, które sobie tu przygotowałem. Proszę państwa, w każdym państwie dobrze zorganizowanym wielki program inwestycyjny sił zbrojnych powoduje stymulację nauki, skokowy wzrost rozwoju poziomu technologicznego, no i oczywiście, co za tym idzie, dynamiczny rozwój lokalnego przemysłu zbrojeniowego. Polska jest właśnie w takim momencie, gdzie właśnie ten proces powinien zaistnieć. Jednak no niestety dotychczasowe doświadczenia z realizacją programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej nie napawają optymizmem, że będzie można osiągnąć ten cel. Pozwoliłem sobie przeanalizować, co jest przyczyną, że tak to trwa. No, z racji funkcji od kilku lat jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej, ale również przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw Wojska Polskiego, gdzie tym zagadnieniom modernizacji poświęciliśmy naprawdę dużo czasu. I proszę państwa, wnioski nasuwają się następujące. Zapewne wielu
z Państwa i nie tylko prelegentów, ale i z Państwa tu obecnych mogłoby podać przyczyny dotyczące tego, tych nietransparentności prowadzenia tych przetargów, nieterminowości i jeszcze wielu innych nieprawidłowości wynikające z niekompetencji ludzi lub też z działań nieetycznych lub wręcz być może nawet podlegających prowadzeniu jakiegoś dochodzenia w tej kwestii. Ale czy to tylko jest przyczyna tego, że to tak nie idzie? W moim głębokim przekonaniu nie. Naczelną przyczyną problemów z pozyskiwaniem sprzętu, uzbrojenia dla sił zbrojnych, w tym przede wszystkim nowego sprzętu, jest to, że obecnie Ministerstwo Obrony Narodowej jako dysponent i zamawiający nie posiada odpowiednich struktur, które są w stanie sprawnie przeprowadzić, dobrze przeprowadzić ten proces pozyskiwania sprzętu uzbrojenia. Dla mnie, w moim pojęciu, proces pozyskania sprzętu uzbrojenia polega na tym, że jesteśmy w stanie zakupić najlepszy sprzęt zgodnie z wyartykułowanymi przez siły zbrojne potrzebami, po możliwie najlepszej cenie, w najlepszym możliwym terminie, z zachowaniem interesu polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz także z możliwościami prawidłowej jego eksploatacji i utylizacji w całym procesie życia produktu. Proszę Państwa, porównałem, jak to wygląda u naszych sojuszników w państwach natowskich. I tutaj pozwoliłem sobie zebrać dane z sześciu, no powiedzmy, porównywalnych państw, naszych sojuszników, a więc Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania. Analizując zadania tych struktur, które są za to odpowiedzialne w tych państwach, można znaleźć wiele wspólnych celów, jakie są postawione przez rządy tych państw przed tymi strukturami. A więc właściwie każdy z nich ma postawione trzy zadania. Po pierwsze, prowadzenie programów uzbrojenia, a więc wypracowanie koncepcji, nabycie i ocena systemu wyposażenia sił zbrojnych przez cały okres ich życia. Po drugie, planowanie i przygotowanie zdolności technologicznych i przemysłowych antycypujących przyszłe zagrożenia. I po trzecie, promocja eksportu uzbrojenia wytwarzanego przez krajowy przemysł zbrojeniowy. Ponadto, co wspólne, wszystkie te instytucje, ja mówię instytucje, one się różnie nazywają, wszystkie te instytucje funkcjonują poza strukturami wojskowymi. Większość z nich jest w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej, a w Szwecji jest w ogóle poza ministerstwem, podlega bezpośrednio pod cały rząd. Co też jest istotne, zatrudnienie w nich to jest od najmniej 1500 osób w Szwecji, gdzie budżet wynosi roczny około 2,5 miliarda dolarów, do prawie 12,5 tysiąca osób w Wielkiej Brytanii, gdzie ten budżet to już jest 132 miliardy funtów. I teraz jak wygląda to w naszych siłach zbrojnych. W siłach zbrojnych Rzeczypospolitej pozyskiwanie uzbrojenia i zaopatrzenia jest realizowane przez następujące instytucje. Inspektorat wsparcia z dwoma pionami, które czasami ze sobą rywalizują, to jest pion rejonowych baz logistycznych i wojskowych oddziałów gospodarczych. Inspektorat systemów informacyjnych, to wszystko jest w strukturach Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Inspektorat Uzbrojenia, czyli ten główna struktura odpowiedzialna za realizację najnowszych programów uzbrojenia, podlegała pod ministra. Dodatkowo od 1 października Agencja Mienia Wojskowego na mocy nowelizacji ustawy również uzyskała prawo do zakupu nowego uzbrojenia. Do tych instytucji zajmujących się bezpośrednio pozyskiwaniem uzbrojenia należy dołączyć Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa, Biuro do Spraw Umów Offsetowych MON oraz
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, bardzo skomplikowana nazwa, które również są w podległości ministra. Według moich szacunków, bo tego dokładnie nie opracowałem, instytucje te zatrudniają od 600 do 800 osób w pionach planowania i zakupów uzbrojenia. Proszę Państwa, to są wszystkie, te 600-800 to nie jest w jednym, tylko w sumie. I tak teoretycznie możemy udowodnić, że te wszystkie instytucje w sumie mają zadania podobne jak te instytucje funkcjonujące u naszych sojuszników, o których przed chwilą mówiłem. Ale istotne jest również tu, jak te zadania przez te instytucje są realizowane. Jak Państwo może prześledziliście, ale ja to staram się szybko powiedzieć, instytucje te są umocowane na różnych szczeblach, w różnych pionach MON, niekoniecznie ze sobą współpracujących. Brak jest również wyspecjalizowanej komórki, której zadaniem jest wspieranie rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, a tym bardziej eksportu uzbrojenia wyprodukowanego w kraju, co jest dziwne, ponieważ w tamtych państwach, wśród tych naszych sojuszników, większość przemysłu jest prywatny, a u nas, mimo że jest przemysł w większości, jest właścicielem jest Skarb Państwa, to takiej komórki do tego przygotowanej trudno właściwie uznać jakąkolwiek, że to realizuje właściwie. Ponadto, co też jest istotne, większość etatów w tych instytucjach to są etaty wojskowych. Chciałbym tu jasno podkreślić, proszę Państwa, że mam bardzo wysokie zdanie o profesjonalizmie naszych żołnierzy, a szczególnie oficerów. Ale żołnierz, nie każdy żołnierz, a raczej uważam, że bardzo niewielu żołnierzy, którzy są doskonałymi żołnierzami w sensu stricto, mogą okazać się dobrymi menedżerami, negocjatorami, analitykami rynku, analitykami technologii. Tutaj może takie trochę niepopularne słowo, bo pozwolę sobie powiedzieć, ale ten stosunek sił zbrojnych do przemysłu zbrojeniowego jest dosyć typowy, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. To z Wielkiej Brytanii przyszło określenie, że generałowie chcą kupować sprzęt from the shelf, z półki. W polskim języku już w tej chwili też takie pojęcie istnieje. Ponadto, jak z tego widać, system pozyskiwania sprzętu uzbrojenia w Polsce jest dysfunkcjonalny i w moim głębokim przekonaniu nie jest możliwe jego usprawnienie na tyle, żeby mógł zrealizować tak ambitny program, jaki stoi przed Polską w najbliższych 10 latach. Co robić? Jedynym, w moim przekonaniu, powtarzam, jedynym racjonalnym rozwiązaniem tego problemu jest powołanie nowej instytucji. Pozwoliłem sobie nazwać Agencja do Spraw Uzbrojenia, chociaż nazewnictwo jest tutaj zdecydowanie wtórne. Agencja do Spraw Uzbrojenia, niezależna od sił zbrojnych, która przejmie od Ministerstwa Obrony Narodowej zadania pozyskania uzbrojenia wraz z technologiami zapewniającymi serwis w trakcie eksploatacji sprzętu aż do jego całkowitego zużycia i utylizacji, a także ścisłej współpracy pomiędzy potrzebami na rzecz bezpieczeństwa państwa, a przemysłem zbrojeniowym i nauką. Agencja ta będzie odpowiedzialna za realizację potrzeb wojska, przygotowywanie i rozliczanie offsetu, monitorowanie możliwości i potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego, zlecanie zadań badawczo-rozwojowych dla nauki i przemysłu, opracowanie kierunków rozwoju technologii na potrzeby bezpieczeństwa państwa. I tak jakby w punktach ujmując, agencja powinna realizować następujące zadania. Po pierwsze, pozyskiwanie na zamówienie gestorów uzbrojenia dla sił zbrojnych
Rzeczpospolitej z uwzględnieniem interesu polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ja podkreślam, z uwzględnieniem, a nie podporządkowane, żeby to nie zrozumiał ktoś jako to pozyskiwanie ma być podporządkowane interesowi polskiego przemysłu zbrojeniowego. Z uwzględnieniem interesu polskiego przemysłu zbrojeniowego. Czyli przygotowanie i realizacja zakupu, przygotowanie i realizacja offsetu czy polonizacji, zabezpieczenie techniczne i logistyczne eksploatacji oraz utylizacja. Po drugie, identyfikacja potencjału technologicznego, mocy produkcyjnych, możliwości absorpcji nowych technologii oraz potrzeb rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego w celu realizacji tego pierwszego punktu. Po trzecie, określanie kierunków rozwoju nauki i techniki w zakresie technologii o zastosowaniu wojskowym lub podwójnego stosowania we współpracy z ośrodkami naukowymi. I narzędziem do realizacji tego zadania powinna być możliwość decydowania o rozdziale środków na badania i rozwój z budżetu MON. Jak Państwo może wiecie, znowelizowana ustawa w tym roku dotycząca planu ustawa o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych wprowadziła zasadę, że na B plus R ma być wydatkowane 2% z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. I czwarty punkt, również istotny, wsparcie albo promocja eksportu uzbrojenia wyprodukowanego przez polski przemysł zbrojeniowy. Te zadania jakby determinują strukturę funkcjonalną organizacji agencji. Uważam, że ona powinna być dosyć elastyczna, czyli szef agencji powinien powoływać zespoły zadaniowe, w skład których wchodzą oprócz pracowników agencji przedstawiciele gestora polskiego przemysłu zbrojeniowego, ośrodków naukowych i innych w zależności od potrzeb. I ostatnie dwa zdania. W skład Rady Nadzorczej powinni wchodzić przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Skarbu Państwa i Ministerstwa Gospodarki, a agencja powinna być umocowana w podporządkowaniu ministrów. I dziękuję. Dziękuję bardzo. W międzyczasie dołączył pan minister Antoni Macierewicz, a ja chciałem zapytać pana posła Jarosława Gowina, jakby widział rolę państwa w nadzorze nad przetargami prowadzonymi przez MON w kontekście tego, co powiedział pan poseł Jach. Proszę państwa, zacznijmy od diagnozy tego, co jest. Po pierwsze, mamy najsłabszy wynik eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego od mniej więcej dekady, bo odliczając ten taki kooperacyjny obrót między spółkami zależnymi i macierzystymi zakładami lotniczymi w USA czy we Włoszech, no to eksport w zeszłym roku wyniósł około 160 milionów złotych. Przypomnę, że w strategii rządowej dla zbrojeniówki z roku 2007 zakładano, że ten eksport średniorocznie powinien wynosić około 2 miliardów złotych. Po drugie, zmniejszyły się również obroty państwowego przemysłu zbrojeniowego. W 2013 roku grupa Bumar miała tę samą wielkość obrotów, czyli około 3 miliardów złotych, co w roku 2007 czy 2008. No, mimo inflacji i mimo tego, że w międzyczasie Ministerstwo Skarbu Państwa przesunęło w skład grupy kilka dodatkowych, dużych państwowych podmiotów zbrojeniowych. Zysk Polskiej Grupy Zbrojeniowej za rok 2014 wyniósł zaledwie w 3 miliony złotych. Po trzecie, jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o proporcje między importem a eksportem broni. No i wreszcie po czwarte, wszystkie lub prawie wszystkie główne programy i przetargi są opóźnione. To jest stan na dzisiaj. Co chcemy zrobić, jeżeli obóz Zjednoczonej Prawicy przejmie władzę. No, z żalem muszę powiedzieć, że tutaj redakcja Gazety Polskiej podkradła nam ideę, czy przynajmniej pewne hasło,
ale rzeczywiście myślimy o budowie takiego centralnego ośrodka okręgu przemysłowego XXI wieku. Głównym celem gospodarczym PiS-u i Zjednoczonej Prawicy jest reindustrializacja Polski, a przemysł zbrojeniowy powinien stać się kołem zamachowym tej reindustrializacji. Są tutaj dobre przykłady takich państw jak Izrael, jak Turcja, jak Korea Południowa. Będziemy próbowali pokazać, że również w Polsce przemysł zbrojeniowy, nie pokazać, tylko doprowadzić do tego, żeby również w Polsce przemysł zbrojeniowy był takim kołem zamachowym rozwoju gospodarczego. Jeżeli chodzi o rolę państwa, no, po pierwsze państwo jest inwestorem. Inwestorem posiadającym ponad 30 zakładów produkcyjnych i rząd może działać w dwóch obszarach. Albo stymulować rozwój przez zamówienia budżetowe, albo inwestować kapitał w najlepsze technologicznie projekty. Chodzi tutaj, o czym wspominał pan poseł Jach, nie tylko o zamówienia z MON, przykład dronów, ale także o konkretne pieniądze rozwojowe znajdujące się w gestii NCBiR-u czy Polskich Inwestycji Rozwojowych. No, ja zauważyłem, pewnie wszyscy zauważyliśmy, że na przykład ostatnio PIR zdecydował się na finansowanie francuskiego projektu gazowego w Toruniu. Zapewne trafna decyzja, no ale chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby te pieniądze przede wszystkim były inwestowane w polskie spółki produkcyjne z dużym uwzględnieniem spółek czy zakładów zbrojeniowych. Po drugie, rola państwa jako regulatora. Dużo i w bardzo przekonujący dla mnie sposób mówił na ten temat pan poseł Jach. No, jak państwo pamiętacie, w 2012 roku premier ogłosił plany dotyczące przetargów. No i po upływie tych trzech lat żaden ze znaczących zapowiedzianych przetargów nie został dokończony. Czyli mamy kłopot zarówno z pewną wolą polityczną, czy brakiem dostatecznie dużej determinacji politycznej, ale myślę, że mamy także problem jakiś systemowy, czyli problem takiego wprowadzenia w życie takich regulacji, które będą pozwalały na efektywne wydawanie środków publicznych. Brakuje koordynacji działań i chcę w pełni podpisać się pod tą koncepcją, z której ogłoszeniem wyprzedził mnie tutaj pan poseł Jach, czyli koncepcją powołania takiego urzędu czy agencji do spraw uzbrojenia, która byłaby koordynatorem wszystkich działań. Mamy dobre doświadczenia, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy publicznych w przetargach unijnych. To są doświadczenia NCBiR-u, PARP-u. Trzeba to upowszechnić także, czy przenieść także na zarządzanie przemysłem zbrojeniowym, czy budżetem zbrojeniowym MON-u. Druga kwestia, jeżeli chodzi o te sprawy regulacyjne, no to jest kwestia struktury zamówień. Znacząca część zamówień jest w Polsce realizowana w przetargach otwartych, a więc dostępnych dla wszystkich partnerów zewnętrznych. Przypomnę, że przykładowo we Francji 92% zamówień wojskowych jest kierowanych do rodzimego przemysłu. Mam oczywiście świadomość dysproporcji między potencjałem przemysłu francuskiego i polskiego, ale jednak to zestawienie powinno dać nam coś do myślenia. Trzecia teza dotyczy koncentracji wydatków. To znaczy należy sprecyzować zakres wydatków na uzbrojenie, należy określić priorytety i skoncentrować wydatki tam, gdzie to jest najkorzystniejsze dla obronności kraju. No, priorytetem powinny być na przykład technologie obrony powietrznej, budowa dronów czy rakiety średniego zasięgu oraz obrona naziemna. Teza czwarta dotyczy koalicji przemysłu. Znaczy, konieczna jest koalicja polskiego przemysłu wokół kluczowych zamówień wojskowych. No, na targach zbrojeniowych w Kielcach spotyka się przemysł prywatny i państwowy. W sumie ponad 300 firm
z całego kraju w tym roku. No więc te firmy i nowo powstałe przedsiębiorstwa powinny być głównym beneficjentem zamówień na wojsko. To jest tutaj, dostrzegam ogromny potencjał do rozwoju i ta współpraca przemysłu państwowego i prywatnego, polskiego przemysłu państwowego i prywatnego powinna obejmować wszystkie sektory, od IT do przemysłu ciężkiego, wyposażenia wnętrza pojazdów, napędów elektrycznych i spalinowych, czy też magazynowania energii. Wreszcie ostatnia teza. Innowacyjność powinna oznaczać specjalizację. Armia, i to jest zrozumiałe i uzasadnione, chce mieć partnera wiarygodnego i nowoczesnego po stronie przemysłu. Jednocześnie potrzebujemy zwiększyć eksport, który od wielu lat jest najsłabszym punktem polskiego przemysłu. No a kluczem do eksportu są nowoczesne technologie. Otóż stać polski przemysł zbrojeniowy na innowacyjność w tym zakresie pod warunkiem pewnej specjalizacji. No, przykładem mogą być chociażby wspomniane przeze mnie drony. Mówiąc krótko. Sojusze militarne nie zastąpią obrony własnej. Nikt się nie będzie z Polską liczył w dostatecznym stopniu, jeżeli nie będziemy popierać rodzimego przemysłu zbrojeniowego. I to chcę powiedzieć bardzo mocno. Zamierzamy wspierać polski przemysł zbrojeniowy, bo należy dać szansę polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, zarówno państwowemu, jak i prywatnemu, bez rozróżniania tych dwóch obszarów. Dziękuję bardzo. Zaraz tutaj oddam głos Igorowi, który poprowadził debatę. Chciałem tylko dopowiedzieć do tego, co powiedział pan poseł Gowin, że rzeczywiście wprawdzie mamy bardzo niski udział eksportu przemysłu zbrojeniowego, ale ostatnio pojawiła się naprawdę fantastyczna jaskółka. Pewnie państwo czytali tą informację, że polskie drony są w tej chwili eksportowane na Ukrainę, no i być może odgrywają bardzo istotny udział w stabilizacji w tej chwili sytuacji, ponieważ to jest broń, której brakowało Ukraińcom, a w tej chwili polskie drony tę sytuację powoli zmieniają, więc jest możliwe również w tych warunkach, wprawdzie przez prywatną firmę, ale zrobienie czegoś na skalę nawet mającą znaczenie geopolityczne. Bardzo proszę. Wracając do idei COP-u XXI wieku, krótka dygresja historyczna. Jak wiadomo, pierwszy COP został jak na warunki drugiej RP stworzony błyskawicznie, ale jednak druga RP z niego tak naprawdę nie skorzystała, dlatego że pierwsze takie poważne owoce produkcji zbrojeniowej, która została umiejscowiona w COP-ie głównie, były przewidywane na 42 rok. Jak wiadomo, Polska z tego punktu widzenia o wiele za wcześnie weszła do wojny i na tym niestety nie skorzystała. W związku z tym mam pytanie do pana ministra Macierewicza. Jak zmodernizować polską armię? Jak można to zrobić szybko? Wiadomo, że w dzisiejszym świecie jest mnóstwo zagrożeń z wielu stron, które mogą w jakimś czasie, oby nie, ale doprowadzić do wojny, w której polska armia będzie musiała wziąć udział. W jaki sposób poprowadzić te kierunki modernizacji polskiej armii, żeby uniknąć ten nowy COP, uniknął losu tego COP-u przedwojennego? Bardzo dziękuję za to pytanie. Na pewno w jakiejś mierze spróbuję na nie odpowiedzieć, chociaż będę starał się to ująć w szerszym kontekście. Moja wypowiedź i moja tutaj obecność wiąże się przede wszystkim z doświadczeniem 8 lat pracy zarówno w Komisji Obrony Narodowej, jak i w Ministerstwie Obrony w funkcji podsekretarza stanu, a później sekretarza stanu. I tak na moją wypowiedź proszę patrzeć w żaden inny sposób. Jak się wydaje, a polski system bezpieczeństwa w zakresie militarnym, bo oczywiście system bezpieczeństwa nie może być sprowadzany tylko do problematyki militarnej, stoi obecnie wobec trzech fundamentalnych wyzwań.
tych, które są związane przede wszystkim z armią. Ale zanim o nich powiem, winny jestem uwagę, żeby nie stworzyć wrażenia, że pomijam sytuację bieżącą. A jest taka sfera polskiego bezpieczeństwa militarnego, która jest rozwijana dzięki naciskowi opinii publicznej, dzięki stałemu wysiłkowi Prawa i Sprawiedliwości, dzięki debatom, dyskusjom, wskazywaniu właściwych rozwiązań i dzięki przede wszystkim dorobkowi prezydentury pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i rządu. Otóż jest taka dziedzina, która choć nie w pełnym zakresie, ale rozwija się trafnie. Mówię o współpracy z naszymi sojusznikami w NATO, a w szczególności Stanów Zjednoczonych, które zaowocowały decyzją o usytuowaniu w Polsce składów broni umożliwiających szybką, skuteczną pomoc NATO, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych w razie zagrożenia. Jak mówię, to jest kwestia fundamentalna dla polskiego bezpieczeństwa. Ona nie realizuje w pełni naszych potrzeb. Nasze potrzeby są związane ze stałą obecnością baz amerykańskich, baz, które by miały charakter mieszany, wspólnych amerykańsko-polskich sił tam umiejscowionych, a więc nie realizuje w pełni naszych obecnych potrzeb, uwzględniając sytuację geopolityczną i zagrożenia, przed jakimi staje Polska, ale jest niewątpliwie kontynuacją naszej strategii w dobrym kierunku. To chcę zaznaczyć, ponieważ inaczej cała nasza dyskusja, obawiam się, byłaby troszeczkę zawieszona w próżni. A więc dobrze, że są te składy uzbrojenia, ale naszym dążeniem jest usytuowanie w Polsce na trwałe baz Stanów Zjednoczonych, będących w swoim kształcie współdziałaniem polsko-amerykańskich sił zbrojnych. Pierwszy podstawowy problem w wymiarze długofalowym, przed którym stoimy, ale który musi być załatwiony jak najszybciej, to jest problem chaosu w systemie dowodzenia. Jak Państwo wiecie, prezydenta Bronisława Komorowskiego jest sprzeczna z konstytucją i jej rozstrzygnięcie, mam nadzieję, że w szybkim czasie, będzie musiało nastąpić przez Trybunał Konstytucyjny, bo została ona do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżona. Tworzy ona trójwładzę w wojsku, a mianowicie dowódca generalny, dowódca operacyjny, dowódca na czas wojny. Tworzy w istocie chaos w systemie dowodzenia i spycha na margines tę instytucję, która w polskiej tradycji, polskim doświadczeniu i polskiej praktyce pełniła kluczową rolę w systemie dowodzenia tak dalece, że szefa tej instytucji nazywano, czasami dzieje się tak po dzień dzisiejszy, pierwszym żołnierzem Rzeczpospolitej. Mówię o sztabie generalnym. Sztab generalny, który był, że tak powiem, mózgiem i kluczem polskiego systemu bezpieczeństwa militarnego, został zepchnięty do roli Instytutu Badawczego. No to jest w ogóle, czy doradczego, to jest absolutne nieporozumienie. A więc uporządkowanie systemu dowodzenia. Bez uporządkowania systemu dowodzenia cała reszta dyskusji może mieć charakter tylko cząstkowy, taki wycinkowy, ważny, nie, czasami wręcz kluczowy, jak agencja, o której mówił tutaj pan poseł Jach, czy inne kwestie, ale nie rozwiąże na dalszą metę całości problemu. Drugą kwestią dotyczącą struktury armii, nie tego rzędu, ale niezbędną
do rozwiązania jest miejsce korpusu szeregowych i kształt korpusu szeregowych, sposób zatrudnienia korpusu szeregowych w armii. Znacie Państwo tę problematykę. Ona była często w ciągu ostatniego roku przedmiotem publicznych dyskusji i nic nie zostało zmienione. Nadal jest tak, że szeregowy po 12 latach odchodzi z wojska i cały, że tak powiem, jego dorobek będący bezcenny dla armii, bezcenny w ogóle, idzie w powietrze. Jest marnotrawiony. Dlaczego? No dlatego, że chciano oszczędzić, by szeregowi nie nabywali praw emerytalnych. To jest rzecz w wymiarze bezpieczeństwa narodowego na miarę tego skandalu, jakim jest praca kobiet do 67 roku życia. To jest analogiczna zupełnie sytuacja. Pozorna oszczędność w konsekwencji czyni armię naprawdę bezradną, narażoną na absolutną nieefektywność. To musi ulec zasadniczej zmianie. Drugim problemem z tego samego, ale chyba jeszcze ważniejszym, jeżeli chodzi o strukturę naszej armii, to jest oczywiście też dyskutowany ostatnio z dużym nasileniem, zwłaszcza od momentu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, problem obrony terytorialnej kraju. Kwestia ciągnie się od dawna. Obrona terytorialna kraju w Polsce została zlikwidowana przez rządy Platformy Obywatelskiej, a jesteśmy jedynym krajem, który nie posiada takiej formacji. Co więcej, wszystkie koncepcje, często dyskusyjne, to jest zupełnie oczywiste, które w tej sprawie są formułowane przez obecnych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, są brutalnie atakowane, może tym brutalniej, im bardziej to są neofici w Platformie Obywatelskiej, więc muszą, że tak powiem, ostrością sformułowań nadrabiać czas, w którym byli w innych formacjach. No ale przecież nie uciekniemy od tego problemu. To jest zupełnie oczywiste. Nie uciekniemy od problemu obrony terytorialnej jako immanentnej części polskiej armii. Nie jako dodatku, nie jako formacji, która tylko zajmuje się obroną cywilną, tylko obroną terytorialną mającą także, podkreślam to sformułowanie, funkcje militarne. I ta sprawa jest przez Prawo i Sprawiedliwość stawiana, jeśli chodzi o strukturę, o restrukturyzację armii, jako absolutnie podstawowa. Musi zostać, tak powiem, zbudowany trwały komponent polskiej armii, polskiego systemu bezpieczeństwa militarnego w postaci obrony terytorialnej kraju. Oczywiście, żeby było jasność, w tej kwestii decyzję będzie podejmował nowy rząd. Wszelkie działania, które by na przykład teraz miały prowadzić do takich zachowań, które by na przykład teraz miały podejmować jakieś działania, że tak powiem, społeczne czy publiczne, mogą tylko powodować chaos i zamieszanie. Nie należy tego w żadnym wypadku robić, ale docelowo obrona terytorialna jako immanentna część polskiej armii musi zostać uwzględniona, z czym w naturalny sposób, na skutek, jak Państwo wiecie, zupełnej katastrofy tak zwanych narodowych sił rezerwy. To jest po prostu spektakularna, niestety, z ubolewaniem o tym mówię, katastrofa dotychczasowego rządu. Obrona terytorialna musi stanowić immanentną część polskiej armii. No i wreszcie trzecia kwestia, przed którą stoi polski system bezpieczeństwa militarnego, najwięcej już o niej powiedziano i dobrze, to jest polski przemysł zbrojeniowy i sposób organizacji zamówień, relacji między armią i polskim systemem zbrojeniowym. Sformułował nasz punkt widzenia i wypracował w ciągu ubiegłych lat pan poseł Jach i to jest kierunek, w który trzeba realizować.
ale nie uniknie się. Nie uniknie się, proszę państwa, bez względu na to, jakby cicho o tym mówić. Nie uniknie się sprawy korupcji i zorganizowanej przestępczości żerującej na tych gigantycznych pieniądzach, jakie są przeznaczane na polski wysiłek zbrojeniowy. To nie jest tak, że my możemy tak powiem, odwrócić oczy od tego, co się w tej sferze dzieje. I to jest obowiązek przede wszystkim służby kontrwywiadu wojskowego, która nie może być paraliżowana wtedy, gdy dochodzi do odkrywania działań przestępczych. A z tym niestety mieliśmy do czynienia w ubiegłych latach. Służba kontrwywiadu wojskowego musi mieć realną możliwość prowadzenia postępowań i wyciągania z nich konsekwencji wobec osób winnych czasami gigantycznych nadużyć bądź wprowadzania do armii de facto takich systemów zbrojeniowych, jak jeden z systemów, który został wprowadzony do Akademii Obrony Narodowej, między innymi innych tych, które po prostu nie działają, nie wypełniają podstawowych normatyw. Po prostu nie mają prawa tam funkcjonować, ponieważ nie gwarantują jakiegokolwiek bezpieczeństwa. A to jest model, z którym się często spotykamy. Mowa tutaj była, jak już rozumiem, o dobrym aspekcie polskiego przemysłu zbrojeniowego w postaci eksportu dronów, no ale mamy też wątpliwe w tej materii rozwiązania w postaci zamówienia kontraktu na drony nie tam, gdzie byłoby to najbardziej efektywne i najbardziej skuteczne. Jak państwo wiecie, ponad 100 miliardów złotych w najbliższych latach przeznaczone jest na przezbrojenie polskiej armii. Problem w tym, że struktura tych zamówień została ustalona mniej więcej w roku 2013 w oparciu o diagnozę sytuacji autorstwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i ludzi skupionych wokół ministerstwa, pana ministra Siemoniaka, ale przede wszystkim wokół pana prezydenta Komorowskiego, w której to diagnozie przewidywano, że w Europie wojny nie będzie. Nie będzie. Przez najbliższe 20 lat, mówiła Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, wojny w Europie nie będzie, a w szczególności jesteśmy bezpieczni od wschodu. Tak stwierdzano w tym podstawowym dokumencie, w oparciu o który formułowano koncepcję wydatkowania ponad 100 miliardów złotych z polskiego budżetu. No, jest oczywiste, że jeżeli jest zła diagnoza, to musi być zły skutek. Być może tylko właśnie ze względu na tą złą diagnozę próbowano wydać 13 miliardów złotych dla francuskiego przemysłu, zamiast skierować ten strumień pieniądza, który mógłby być dla polskiego przemysłu obronnego ożywczy, który mógłby stworzyć dla polskiego przemysłu obronnego rzeczywisty impuls rozwoju do fabryk, które produkują w Polsce, zatrudniają polskich robotników, polskich inżynierów, budują polską myśl i technologię obronną. A więc zamiast do na pewno bardzo dobrej fabryki Airbus Helicopter, to w ogóle jest poza dyskusją, że to na pewno jest dobra fabryka, tylko produkt, który nam oferowała, jest produktem, którego armia francuska nie używa. A nie używa dlatego, bo używa nowoczesnych produktów, tego samego zresztą producenta, tylko następnej generacji, której nam sprzedać nie chce, a chce sprzedać generację już zupełnie nieużywaną. Mówię o tym dlatego, że mamy do czynienia w Polsce z sytuacją, w której ośrodki skupione wokół Platformy Obywatelskiej używają propagandowego języka pełnego zaklęć o działaniu na rzecz polskiego przemysłu, spolonizowaniu przemysłu obronnego, pracy na rzecz Polski i tak dalej. Ale praktyczne decyzje są dokładnie odwrotne. Otóż miernikiem tego, czy działa się na rzecz polskiego przemysłu, czy nie, czy na rzecz polskiej obronności, czy nie, jest
skierowanie strumienia pieniądza. Jeżeli pieniądze na helikoptery popłyną do Świdnika i do Mielca, będziemy świadkiem rzeczywistej restrukturyzacji i rozpoczęcia budowy COP-u XXI wieku. Jeżeli przy wszystkich wspaniałych zaklęciach popłyną one do Francji lub gdzie indziej, to znaczy, że pustosłowie dalej króluje. Prawo i Sprawiedliwość na pewno skieruje te pieniądze do polskich fabryk. Dziękuję bardzo.